Dąbrowa i Prażmo. Miejscowości dzieli odległość ponad 170 km. Łączy je wyjątkowe położenie, malownicze krajobrazy, dbałość o tradycje, kulturę i przyrodę. To prawdziwi partnerzy z kulturą. Dąbrowa to zielona, bezpieczna i dynamiczna gmina w województwie opolskim. Bogate zasoby kulturowe, zaangażowani ludzie i otaczająca przyroda sprawia, że tutaj żyje się dobrze i oddycha głęboko. Zielone lasy, pola i jeziora, a także zwierzęta i ptactwo sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce do zamieszkania, a także do odwiedzenia przez turystów. Lokalizacja gminy to niewątpliwy atut. Gmina Dąbrowa położona jest w centralnej części zurbanizowanej aglomeracji opolskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu, autostrady A4 oraz dróg krajowych. Mieszkańcy oraz turyści mogą korzystać z dwóch stacji PKP oraz linii autobusowych. Dzięki nim łatwo dostać się do dużych miast. Gminę Dąbrowa tworzy 13 sołectw, przez które przebiegają liczne szlaki rowerowe. Łącznie jest ich 60 km. Stanowią one centra przesiadkowe w kierunku Opola z jednej strony i czeskiego Jesenika z drugiej. Plan wycieczki po gminie Dąbrowa z pewnością będzie należał do szczególnie interesujących. Możemy tu odwiedzić Bory Niemodlińskie, atrakcje dla amatorów pieszych i rowerowych wycieczek. Teren bogaty w faunę i florę, gdzie cisza i dźwięki natury czekają na zmęczonych miejskim gwarem turystów. Położenie w Dolinie Odry sprawia, że na jej terenie występują obszary przyrodnicze objęte ochroną z niepowtarzalnym ekosystemem. Rezerwat Prądy – miejsce ciszy i spokoju, kontaktu z naturą i ptactwem. Rezerwat chroni torfowiska leśne otoczone bagiennym i wilgotnym borem sosnowym. Malowniczy staw Sangów to z jednej strony teren chroniony, z drugiej atrakcja rekreacyjno-turystyczna. Grądy Odrzańskie objęte programem Natura 2000. Lasy, łąki, pastwiska i pola uprawne to niekończący się raj dla ptactwa wodnego. Występuje tutaj 113 gatunków lęgowych ptaków, na przykład muchołówka białoszyja i kania czarna. Wyjątkowym miejscem na terenie Dąbrowy są glinianki. To dawne wyrobisko gliny zlokalizowane w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich. 3 zbiorniki wodne zostały zarybione, a teren wzbogaciły rodzime okazy drzew liściastych. Znajdziemy tu m.in. ławeczki, gry edukacyjne i tablice informacyjne. Gmina realizuje wiele projektów związanych z rekreacją i promocją turystyki. To m.in. Nadodrzański Park w Żelaznej, który będzie cieszył swoją przestrzenią. Zachowa ona nienaruszoną naturalną przyrodę. Pomysł zakłada odmulenie zbiornika wodnego i rewitalizację terenu. Kultura i tradycja to bogactwo gminy Dąbrowa. Atrakcyjność podnoszą wydarzenia organizowane rokrocznie w każdym sołectwie. Jednym z nich są dożynki gminne, podziękowanie za zebrane plony. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania się z koroną żniwną i integracji z mieszkańcami gminy. Dożynki są nas bardzo wielkim wydarzeniem. Dąbrowa jakby nie ma zbyt wielu rolników, niemniej jednak gmina jest rolnicza i tutaj bardzo się cieszymy z tego, że możemy z koroną przyjechać, pochwalić się, również zaprezentować naszą wieś. Także bardzo się cieszymy i dziękujemy, że możemy tu być. Możemy się właśnie wszyscy zintegrować, jakoś tak bliżej zbliżyć się do siebie. Ważnym elementem kultury są tradycje pielęgnowane w gminie Dąbrowa. Jedną z nich są bery, czyli wodzenie niedźwiedzia. Jest tradycją właśnie, że przychodzimy do domów, weź niedźwiedzia na posesję, przynosi szczęście na cały rok. Przeważnie te osoby starsze, nawet nowe osoby, które tu się budują, chętnie nas przyjmują i próbują tą tradycję dalej podtrzymywać. Myślę, że jak najbardziej jest to nasza tradycja i staramy się podtrzymywać. Spotykamy się co roku razem. Jest to okazja, żeby spotkać się praktycznie z każdym mieszkańcem wioski. Zawsze pani domu wyjdzie, zatańczy z niedźwiedziem. Każdy z nich,
spineczkami i głębią. Kulturalnym wydarzeniem na skalę ogólnopolską są dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną Zamczysko. Wydarzenie skierowane do miłośników poezji śpiewanej i pięknych okoliczności przyrody. Corocznie festiwal odbywa się w malowniczym parku przy zamku w Dąbrowie. Trudno znaleźć sobie lepsze i bardziej wymarzone miejsce do realizacji tego typu festiwalu. Tym bardziej, że myślę, festiwal poezji śpiewanej w pięknych okolicznościach przyrody i zamku jest do tego po prostu stworzony. Nie zawsze po nas widać, co tak naprawdę w duszy nam gra, że to gdzieś jest właśnie takie ukryte, ale przymkniemy oczy i to wszystko jest. Aktywność mieszkańców przeradza się w wiele nowych wydarzeń, które wkrótce staną się tradycją. To między innymi parada wozów strażackich, które przejeżdżają odwiedzając sołectwa gminy. Pokazujemy też sprzęt, tak, bo przejeżdżamy przez nasze wsie, naszej gminy i też nasi mieszkańcy mogą zobaczyć też takie samochody, nie na co dzień widzimy. Jednym z takich naszych celów to jest też integracja między innymi strażaków, z tego względu, że spotykamy się wszyscy razem, potem mamy po tej poradzie piknik, co nam pomaga wymienić jakimiś doświadczeniami, no i głównie też chcemy podziękować mieszkańcom za to, że nas bardzo często wspierają. Nowym wydarzeniem jest także Wege Piknik w Karczowie. Dla wszystkich osób chcących świadomie wybierać produkty i prowadzić zdrowy styl życia. Zaprosiliśmy w tym roku różne restauracje, bary, wystawców z rękodziełem, różne warsztaty są prowadzone u nas, prelekcje, także każdego zapraszamy, nie tylko kto jest na diecie wegańskiej, ale dla też tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego, nowych smaków, a jeszcze nie do końca wiedzą co i jak. To tutaj mieszkańcy kreują i zmieniają publiczną przestrzeń. Dzięki współpracy z lokalnym samorządem inicjatywy te zyskują miano najlepszych i najładniejszych nie tylko w najbliższej okolicy. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia na szczeblu nawet ogólnopolskim. Park Dworski w Chruścinie, XIX-wieczna ponadlokalna perła przyrodniczej architektury. Modelowy przykład w procesie odnowy wsi, który mieszkańcy zagospodarowali jako najlepszą przestrzeń w województwie. Doceniony w skali całego kraju nagrodą prezydenta RP, Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa. Miejsce, które w PRL-u popadało w całkowitą ruinę, dzisiaj jest najchętniej odwiedzanym nie tylko przez lokalną społeczność, ale i turystów z Polski i zagranicy. Zamkowy Park w Dąbrowie. To kolejny przykład, jak bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców. Dzięki współpracy władz Uniwersytetu Opolskiego z gminą Dąbrowa i miejscową organizacją Dąbrowskie Skarby z roku na rok nabiera on blasku. Odbywają się tam koncerty, warsztaty o różnej tematyce, imprezy sportowe. Coraz częściej kompleks stanowi zainteresowanie ekip filmowych, bo trudno o lepsze kadry niż te dąbrowskie. W gminie działają 4 kluby seniora. Aktywizują one społeczność lokalną. Najstarsi mieszkańcy mają wiele pomysłów i inicjatyw, ale przede wszystkim potrafią jak nikt łączyć pokolenia. Seniorzy z gminy to prawdziwe power generation. Swoją energią, umiejętnościami i pasjami zarażają innych. Malownicze krajobrazy wzbogacają ludzie, aktywni i chętni do podtrzymywania kultury i tradycji. To między innymi strażacy ochotnicy, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe czy stowarzyszenia ekologiczno-przyrodnicze. Nie tylko idą z duchem czasu, ale budują wizerunek i tożsamość gminy. Sport i turystyka idą w parze ze zdrowiem i rozwojem fizycznym. Mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji jedną z najpiękniejszych w województwie hal sportowych. Dwupoziomowy orlik oraz absolutny hit regionu, rolkowisko i skatepark. Wzorowy przykład współpracy z młodzieżą, która inwestycje wymyśliła i brała czynny udział przy jej realizacji. Miejsce to tętni życiem. Odwiedzają je wielopokoleniowe rodziny z całego województwa. Miejsce, myślę, że którego nie będzie mogła się powstydzić żadna z gmin, a na pewno już nie nasza, które jest takim, wydaje mi się, miejscem łączącym pokolenia. Młodzież, dzieci, dorośli, wszyscy będą mogli tutaj spokojnie i na pewno w sportowym trybie spędzić czas. Mój ulubiony trik to tail whip. Jest to obrót podestem o 360 stopni. Tego najbardziej stosuję, ponieważ jest to prosty i fajny trik.
Wtedy jeździłem do Opola skateparka, kiedy został wybudowany ten, to teraz przyjeżdżam ciągle tutaj. Gmina Dąbrowa zasobna jest w prawdziwe skarby różnej natury. Lasy, przepiękne parki, urodzajne pola, wyjątkowe rośliny i bogaty świat zwierząt. Zespoły pałacowe, zamki, kapliczki, kościoły, zabytkowe dzwonnice to wyjątkowe skarby architektury sakralnej i świeckiej. Gmina Dąbrowa jest dobrym przykładem dla innych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Partnerstwo z gminą Prażmo daje obu stronom wiele korzyści. Prażmo to wieś i gmina w kraju moravsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach. Miejscowość leży na historycznym Śląsku Cieszyńskim, w Beskidzie Śląsko-Morawskim nad rzeką Morawką. Położenie wśród gór i lasów wpływa na potencjał turystyczny, który z roku na rok jest coraz większy. Przy urzędzie gminy organizowanych jest wiele wydarzeń dla mieszkańców. To właśnie tam prowadzona jest integracja wielopokoleniowa. Swoje treningi prowadzą tam lokalni strażacy ochotnicy. Dzieci oraz młodzież z drużyn juniorskich ćwiczą pod okiem dorosłych strażaków. Prażmo może pochwalić się także dzielnymi harcerzami. Spotkania, zabawy i wyjazdy wypełniają czas najmłodszym mieszkańcom gminy. Turyści odwiedzający Prażmo mogą skorzystać z lokalnej bazy noclegowej i gastronomicznej. Gmina prowadzi w centrum miejscowości gospodę, w której zjemy doskonałe potrawy kuchni czeskiej. Prażmo jest doskonałą bazą wypadową do górskich wycieczek. Stąd prowadzą ścieżki m.in. na Łysą Chorę. Jedną z tradycji tego regionu jest stawianie drzewka majowego. Przy urzędzie gminy znajduje się wysoki słup zakończony kolorowymi wstążkami. Stawieniu towarzyszy impreza muzyczna z poczęstunkiem. W miejscowości możemy odwiedzić zabytkowy kościół świętego Jana Nepomucena, który góruje na wzniesieniu, skąd rozpościera się malowniczy widok. Kościół prowadzony jest przez polskiego księdza, który jest doskonałym gospodarzem. Święty Jan Nepomucen to postać, którą znajdziemy nie tylko w kościele w Prażmie. Łączy obie strony, polską i czeską. W gminie Dąbrowa możemy znaleźć aż 3 przydrożne kapliczki z jego figurą w Chruścinie oraz Dąbrowie. Nepomucen uchodził za nieformalnego patrona Czech, a jego kult rozprzestrzenił się na sąsiednie ziemie, zwłaszcza Śląsk. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Święty Jan Nepomucen uznawany jest także za patrona mostów. Symbol ten połączył dwie miejscowości, które budują przysłowiowy most przyjaźni. Prażmo i Dąbrowa. Partnerzy z kulturą. Przyjazna, bezpieczna i zielona gmina Dąbrowa to kolebka kultury i tradycji, które w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym i ekonomicznym tworzą spójną całość na miarę XXI wieku. Gmina zlokalizowana jest w centralnej części województwa polskiego, przy głównych szlakach komunikacyjnych, co czyni ją atrakcyjną pod wieloma względami. Naszym ogromnym atutem jest bogactwo przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Piękne lasy, pola, łąki, parki i tereny rekreacyjne tworzą spójną całość, służącą nie tylko mieszkańcom, ale również osobom nas odwiedzającym. Troska o tą kulturę, tradycje i ochronę środowiska sprawia, że gmina Dąbrowa to miejsce, w którym można w pięknych okolicznościach przyrody odpocząć od zgiełku dużych miast.